Cześć moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo ciepło i serdecznie, mimo naprawdę przepaskudnej pogody. Dzisiaj 11 dzień marca, jestem na spacerze w okolicach Trzebnicy, właściwie między Trzebnicą a Obornikami Śląskimi na Dolnym Śląsku i wypatruję jakichś wiosennych grzybów, a póki co znalazłam naprawdę ogromne skupisko uszaków bzowych. Chyba jeszcze nigdy w jednym miejscu nie widziałam tylu uszaków bzowych, więc Wam pokażę, a do tego na takim starym, powalonym drzewie rosną też inne gatunki grzybów. Patrzcie sami. Rosną sobie te grzyby na takich tutaj starych, powalonych drzewach. I jak widzicie, są malutkie uszaki bzowe. Najpierw tak szybko Wam pokażę to miejsce i co tutaj rośnie w ogóle. Uszaki bzowe. Jadalne, fajne do chińskich potraw, ale też uszaki skórnikowate. Naprawdę wypasione. Zaraz Wam tam od spodu jeszcze pokażę. Te są z kolei niejadalne, ale o wiele rzadsze niż uszaki bzowe. Tu uszaki skórnikowate. Jest też malusieńka płomienica zimowa. Jedna, jedyna sztuka. Kisielnica kędzierzawa. Więcej uszaków. Jeszcze więcej uszaków i to takie młodziutkie. Zaraz Wam pokażę bardziej wyrośnięte. Idziemy. I sami spójrzcie, co tu się dzieje, ile tych uszaków rośnie. Też są tam poukrywane, widzę. W głębi, na innych badylach. Trochę sobie nazbieram i dodam do jakiejś potrawy dzisiaj. Cześć moi drodzy, witajcie 12 marca. Jadę dzisiaj do Jodłowic koło Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku, ale po drodze namierzyłam naprawdę świetne krzaczory i postanowiłam się koło nich zatrzymać. Jest dużo topoli, więc może jest to nowa miejscówka na smardze, smardzówki albo daj Panie Boże, czareczki długoczonkowe, to by było coś dopiero. I często pytacie, jak znajduję swoje grzybowe miejsca i właśnie bardzo często przypadkiem gdzieś tam przejeżdżam, coś mi się spodoba, zatrzymam się i czasem dopiszę mi szczęście. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Sami spójrzcie, są to pole, przejdę się oczywiście tam brzegiem tej drogi, a potem jest chyba jakiś mały, podmokły teren i tutaj takie fajny kawałek lasu, także obczaję sobie to. Zobaczymy, co tu się dzieje. A potem do Jodłowic, miejsce sprawdzone. Może będą pierwsze naparstniczki czeskie. No i sami patrzcie od razu, jakie miłe powitanie. Przebiśniegi, dzisiaj fajnie rozkwitnięte, bo temperatura, uwaga, uwaga, szaleństwo, całe plus 5, ale nie ma wstrętnej śnieżycy, więc jest dobrze. No i sami patrzcie, jakie genialne miejsce, idealne dla poszukiwacza jakichś wczesnowiosennych skarbów, bo jest i strumyczek mały, dużo porozkładanego drewna, topole. Wygląda to mega obiecująco. Mogą to być właśnie jakieś smardzowate, mogą być czarki, no a najcudowniejszym znaleziskiem byłyby czareczki długoczonkowe, których jest tylko kilka stwierdzonych stanowisk w Polsce. Byłoby cudownie odkryć kolejne. No i też wygląda na fajne miejsce na różne roślinki wiosenne. Proszę bardzo, kokorycz startuje. A z darmowej, naturalnej apteczki chociażby pokrzywy, kurdybanek, wspaniała przyprawa i dziki czosnek, szczypior trochę nazbierałam.
tam zawałem jest Odra. Jesteśmy przy samiusieńkiej Odrze. No, w tamtym miejscu nie namierzyłam żadnych ciekawych grzybów, ale za to te topole można powiedzieć, że dostałam bonusowo, bo moje auto zaczęło gadać do mnie po chińsku, nie wiadomo czemu, więc zatrzymałam się, patrzę, a tu taka fajna grupa topoli, także jeszcze się rozejrzę, czy to za smardzami, czy za poszukiwaną również orzechówką wiązkową. Wszystko to pole. Co za topolowa uczta. Jakbym miała wybrać jakieś swoje jedno ulubione wiosenne drzewo, to byłaby to topola właśnie. Dotarłam wreszcie do Jodłowic, jest godzina 3 po południu. Tak to jest, jak człowiek jest niewolnikiem tych topoli. Tutaj też zaczynam od miejsca topolowego, miejsca, jedynego miejsca, w którym do tej pory trafiłam kiedykolwiek na napastniczkę stożkowatą. Bardzo fajnie to wygląda. Rosną tutaj też cebulice, pięknie kwitną na szafirowo, niebiesko. No teraz jeszcze ich nie widzę, chyba troszeczkę za wcześnie jeszcze na nie. Krótki rzut okiem tutaj i potem idę do lasów sosnowych. Cebulic jeszcze nie ma, ale za to barwinki zaczynają już kwitnąć. Trafiły się też trzęsaki mózgowate. Te tutaj takie kule w kolorze beżowawo-różowawym o mózgowatym wyglądzie. Już Wam nieraz pokazywałam u siebie na kanale. Ale jeszcze nie pokazywałam Wam w towarzystwie skórników krwawiących, tych białych takich tutaj placków. Tutaj fajnie widać, jak są uszkodzone, to się przebarwiają tak właśnie na czerwono, krwisty taki ślad jakby. I trzęsaki mózgowate są pasożytami skórników krwawiących. No, fantastyczne podgrzybkowe lasy. Powiem Wam, że byłam parę razy w tych Jodłowicach, ale nie w tym miejscu akurat. I w jednym miejscu znalazłam podgrzybki, ale tutaj to wygląda naprawdę obiecująco. Myślę, że odwiedzę te lasy w sezonie podgrzybkowym. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie obczaiła jednego strumyka, który mi tu obiecywali na mapie i doszłam do niego. Natomiast nie są to ulubione moje strumykowe miejsca, jednak bliskie towarzystwo lasu sosnowego robi swoje. Te wcześniejsze miejsca, które dzisiaj Wam pokazywałam, o wiele bardziej mi się podobały, ale to wcale o niczym jeszcze nie przesądza. Może tutaj będzie jakiś fajny grzyb, zobaczymy. Ciekawe ukształtowanie terenu, bo tam w dole jest właśnie ten strumyczek. Lasy olszynowe. A tutaj na górze las sosnowy. I do niego właśnie wracam. I już powoli w stronę samochodu, bo robi się późno. No
No to połaziłam sobie po lasach w sobotę i w niedzielę. Wczoraj była naprawdę paskudna pogoda, więc to od razu też wpływało na mój humor. Dzisiaj o niebo lepiej, mimo tego, że jedyne 5 stopni, ale przynajmniej bez wichur, bez śnieżyc. Mimo tego, że jestem dzisiaj w Jodłowicach, w których już wcześniej byłam, to jednak zupełnie innej części, więc plan zrealizowany, plan, który mam na ten rok, plan poznawania nowych miejscówek, bo tylko w nowych miejscówkach można trafić na coś nowego, w tych samych raczej jest to niemożliwe, więc wczoraj same nowe miejscówki, dzisiaj kilka nowych i jedna stara, ale za to w zupełnie innej części, więc naprawdę fajny spacer. Czuję się dotleniona, doenergetyzowana. Fajnie, że się ze mną przeszliście wirtualnie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Będzie mi miło, jak zasubskrybujecie kanał. Wszystkiego dobrego. Cześć!